Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A mój gość dzisiaj to Wacław Ligenza, burmistrz Bobowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia RDN. Panie burmistrzu, tak na szybko, na żywo, jakieś szkody po ostatnim weekendzie w Bobowej? Sytuacja opanowana w gminie? Wyglądało powiem tak, że nie jest najgorzej, panie redaktorze, i dobrze, że ominęły nas te nieszczęścia, które dotknęły wiele regionów, ale interwencje druhów ochotników były, praktycznie wszystkie jednostki, oprócz jednej chyba wyjechały w teren, no bo trzeba było posprzątać, usunąć połamane drzewa. Trochę w infrastrukturze jakichś małych szkód, ale nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Dobrze, że nikt nie ucierpiał, że nikomu nic się nie stało. Musimy się liczyć z tym, że chyba już taki styl takie pogody i takie będą chyba zdarzenia coraz częściej. Ciekawe rzeczy za nami. Między innymi Festiwal Kultury Pogranicza. Te ścieżki, które mamy, trasy rowerowe, amfiteatru państwa zostały oficjalnie otwarte, poświęcone właściwie w ten czas, czyli 12-13 sierpnia. Tak, to było ważne wydarzenie, dlatego że kolejna infrastruktura, którą wzbogaciło się nasze środowisko, nasi mieszkańcy, ale też goście, którzy przyjeżdżają, a ponieważ realizowaliśmy to wspólnie z gminami, z miastem właściwie Stropką, z gminą Niżna Polianka, z gminą Sękowa, no staraliśmy się też w sposób jakiś zaakcentować poprzez właśnie promowanie tej kultury pogranicza, poprzez zorganizowanie takiego festiwalu. Występowały zespoły, które właśnie taką kulturę prezentują. I teraz niebawem, 3 września, również takie koncerty się odbędą. Chcemy, żeby to nasze dziedzictwo kulturowe było coraz bardziej rozpowszechnione, a przy festiwalu międzynarodowym Koronki Klockowej no, przewija się wiele osób, więc chcielibyśmy, żeby usłyszeli, żeby poznali tą kulturę naszą wspólną. Stąd takie działania i myślę, że też mając odpowiednie zaplecze, odpowiednią bazę, będziemy się starali to oczywiście czynić. O festiwalu jeszcze oczywiście będziemy mocno akcentować na koniec naszej rozmowy, ale zapytam jeszcze o tą współpracę z Interregiem, bo tak obserwując na przestrzeni lat, to no tutaj dużo się udało chyba, prawda? I obopólnie dla jednych i drugich gmin z Polski i Słowacji. Tak, to jest wspólny projekt i tutaj naprawdę takie działanie wymaga takiej dużej dyscypliny i wzajemnej solidarności i szacunku, tak mogę powiedzieć, nawet ponieważ, no, załóżmy, że jedna z gmin, jedno z miast nie dopełniłoby pewnych formalności i można rozłożyć, że tak powiem, kolokwialnie na upadki cały projekt. Tutaj takiej sytuacji nie było. Nasza gmina i miasto była liderem tego projektu. Wzbogaciliśmy się o, tak jak powiedziałem, o kolejną infrastrukturę, która na pewno będzie bardzo dobrze wykorzystywana. Zresztą już kilkakrotnie była wykorzystywana chociażby nasz amfiteatr, a ścieżki piesze, ścieżki rowerowe, to regułą. To już w tej chwili się poruszałem tam codziennie i nasi mieszkańcy i goście. Są tam przecież też wiaty przystankowe, jest to teren, na którym znajdują się punkty świetlne, lampy oświetleniowe i to było bardzo potrzebne, ponieważ imprezy masowe można organizować bezpiecznie tylko w dobrym miejscu. U nas na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Zielonej jest wspaniałe miejsce do tego, żeby właśnie tego typu imprezy realizować. Stąd i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla młodzieży. Każdy coś dla siebie może tam znaleźć. To bardzo ważny ten projekt był i powiem tak, że on jeszcze nie został do końca rozliczony, ponieważ często dziennikarze zadają też pytania właśnie, jakie były koszty po stronie tutaj naszej, słowackiej. To wszystko trwa. Można mówić o szacunkowych kwotach. Całość tego programu według mnie, i to jest związane też z kursem euro, może być na poziomie około 12 milionów złotych. Z tego u nas między 2,5 a 3 miliony złotych, może 4 miliony złotych, nie wiemy, ponieważ jeszcze wystąpiliśmy o dodatkowe środki w ramach poprawy, powiększenia, polepszenia jeszcze tej konstrukcji naszego amfiteatru. Mówimy o naszej gminie, a inne gminy też dysponują tutaj wnioskami i złożone zostały takie wnioski, które były najpierw zakwalifikowane jako środki tak zwane niekwalifikowalne, a w tej chwili jest szansa na to, że będą one właśnie środkami kwalifikowalnymi. W naszym przypadku może to być około 600 tysięcy złotych. Znaczna kwota, duża kwota. Oczekujemy na kolejne rozliczenie. W tej chwili ta cała procedura jeszcze trwa. Z tych innych inwestycji chyba taka największa też, jak rzuca się w oczy ostatnio, to przejeżdżając przez miejscowość, no rynek. Tutaj prace dość zaawansowane już, prawda, na płycie rynku. Tak, to jest jedna, można powiedzieć, ze średnich inwestycji, bo są takie, które wynoszą na przykład
17 milionów, 18, ponad 20. Kosztowo więcej, ale tutaj tak, jakby bardzo się w oczy rzuca. Bardzo ważne, rzuca się w oczy, to jest centrum naszego miasteczka, gdzie większość ludzi przyjeżdża, żeby załatwić różne sprawy, zresztą wielu turystów, osoby przejeżdżające korzystają z urokliwego naszego rynku, w tej chwili trwają prace i one mają poziom zaawansowania, bo no, w dwóch etapach jest to wykonywane, no, w jednym poziomie to jest ponad 70%, w drugim ponad 50%. Myślę, że prace idą teraz dobrym tempem, chcielibyśmy, żeby one zostały zakończone jak najszybciej, żeby tych utrudnień i żeby wszyscy, którzy właśnie potrzebują prowadzić działalność gospodarczą i żeby korzystać z różnych instytucji, żeby mieli jak najmniej przeszkód, ale wydaje mi się, że tam się udaje nam to w taki sposób, że jest to etapowane i poszczególne obszary rynku i okolic rynku są modernizowane. Wymieniamy kostkę zużytą, często zniszczoną, tą brukową na płyty granitowe i na kostkę granitową po to, żeby ten rynek stał się jeszcze piękniejszy, żeby jeszcze bardziej przyciągał swoim urokiem. Cała zieleń, drzewostan zostaje, będą tylko jeszcze nowe nasadzenia, ubogacimy to. Trwają w tej sprawie w tej chwili konsultacje ze specjalistami. Chodzi o to, żeby tutaj i ta mała architektura została jeszcze też wyremontowana. Mówimy tutaj o koszach, o ławkach, czy będą zakupione nowe, wyremontowane. Mamy piękne, stylowe ławki, punkty świetne, lampy oświetleniowe. To wszystko, co jest jeszcze dobre, pozostanie, bo nie ma sensu tutaj jak gdyby wymieniać i angażować środki publiczne. No i otoczenie rynku, otoczenie Kościoła Świętej Zofii, będą tam taka skarpa jest, która będzie też zaprojektowana, będzie ubogacona, sam budynek przychodni lekarskiej, jego otoczenie, bo tam mnóstwo ludzi się przebija. No i przede wszystkim piękne kościoły zabytkowe, wspaniały Kościół Świętej Zofii i Kościół Wszystkich Świętych, które są blisko siebie i one są takimi perełkami naszymi i musimy też się troszczyć o to środowisko. Stąd właśnie te pierwsze prace zostały rozpoczęte chociażby przy odbudowie zabytkowego muru przy Kościele Świętej Zofii, a teraz trwają prace związane z budową ścieżek procesyjnych. Zadanie to realizuje gmina. Przejęliśmy ten teren i cieszymy się bardzo, bo Święta Zofia to jest kościół dla nas o ogromnym znaczeniu i historycznym, i kulturowym. No a Święta Zofia z trzema córkami jest patronką naszego miasta. Prawda? Tak, tak, od tego roku. No nie od tego, już od kilku lat, kiedy otrzymaliśmy ponownie prawa miejsca. Tak. Po roku 2009. Panie burmistrzu, Miejskie Centrum Kultury, tam ta inwestycja z przygodami okazało się ostatnio po tym raporcie, o którym pan mówił, że no, dach niestety musiał zostać zdemontowany. Tak, mówię tutaj o konstrukcji dachowej. To jest naprawdę coś nie do pomyślenia. W życiu nie pomyślałem sobie, że kiedyś taka sytuacja może być, żeby wykonawca zdolny był do czegoś takiego, żeby wbudować coś, co jest ważnym elementem konstrukcyjnym. To jest najważniejszy element w całym obiekcie, który kosztuje ponad 20 milionów złotych. I żeby prace, które polegają między innymi na zespoleniu tych elementów, potężnych elementów metalowych, żeby ponad 90% nie spełniały żadnych norm. Chyba rzadko się zdarza jednak. Rzadko się zdarza. To jest po prostu ignorancja, to jest ryzykowanie i to jest po prostu coś, co na pewno stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też nie ponosząc wydatku na tą okoliczność, bo nie zapłaciliśmy jako samorząd, mimo że ten wykonawca wadliwie wykonane prace chciał jeszcze tutaj jak gdyby pozyskać na tą okoliczność milionowe kwoty. To kwota jest ponad 8 milionów złotych. Dlatego też nie przedstawiając stosownych dokumentów, certyfikatów, absolutnie nie można było za to wszystko zapłacić. I w tej chwili, no niestety, muszę to powiedzieć z przykrością, ale kancelaria prawna, która prowadzi nam te sprawy, będzie zmuszona wdrożyć całą procedurę formalno-prawną, żeby do końca wyjaśnić całą sprawę i osoby odpowiedzialne, które dopuściły się takiego czynu. To jest coś, co się nie mieści w głowie. Konstrukcja jest zdemontowana, w tej chwili jest instalowana nowa konstrukcja z certyfikatem, ze wszystkim, która będzie spełniała wszystkie normy. To dodatkowe koszty dla państwa? Oczywiście, że będą dodatkowe koszty, chociaż to zostało ujęte w nowym przetargu, ale my będziemy oczywiście tutaj domagali się absolutnie zwrotu kosztów, dlatego, że to z winy wykonawcy. No taka fuszerka została wykonana i to jeszcze zostało podpisane, zaakceptowane wszystko przez inspektora nadzoru. Będą się toczyły procedury formalno-prawne, tak jak powiedziałem, dlatego, żeby ktoś już nie dopuścił się kiedykolwiek w innym miejscu narazić inne osoby na nieprzewidywalne skutki. Skutki, które mogą mieć charakter tragiczny i być może tak by się też stało. Przeciwdziałaliśmy temu,
wykonawca w tej chwili realizuje to zadanie zgodnie z projektem, zgodnie właśnie z wszystkimi normami i wszyscy będą się mogli czuć w tym budynku bezpiecznie. Mam nadzieję, że uda się go zrealizować w terminie i będzie ten budynek służył naszej właśnie społeczności. Właśnie mimo wszystko w terminie, tak? Czyli jaki to termin? Ten termin to jest w zasadzie do końca roku, więc bieżącego roku, ale już te prace idą teraz pełną parą zaawansowane, bo ta konstrukcja dachowa jeszcze dodatkowo cały czas skutkowała, że przecież nowy wykonawca nie mógł tego wszystkiego robić w sposób taki logiczny, płynny, ponieważ no, ta konstrukcja przeszkadzała. Nie wiadomo było do końca, czy zostanie, czy nie, ale eksperci z różnych dziedzin, szczególnie konstrukcji materiałów, uznali, że należy zdjąć tą konstrukcję dachową, ponieważ tak wadliwie została wykonana, że ona nie jest w stanie na pewno zapewnić bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy będą z tego obiektu korzystać. I dlatego dzisiaj już jestem pewny, że nowa konstrukcja dachowa będzie spełniać wszystkie normy i że każdy, kto będzie w tym obiekcie się znajdował, może się czuć w 100% bezpiecznie. I to najważniejsze, a za Państwem też sesja nadzwyczajna. Ważne decyzje zapadły m.in. w sprawie przedszkola w Sędziszowej. Tak, jest w tej chwili, można powiedzieć, duży ruch w zakresie inwestycyjnym i też potrzebne były tutaj zmiany, jeżeli chodzi o kwestie finansowania. Ale przedszkole, które no myślę spełni też oczekiwania przede wszystkim naszych mieszkańców, młodych małżeństw, które swoje dzieci no nie umieściły w przedszkolach, bo braku zwykle miejsca. Dlatego tutaj kilkadziesięcioro dzieci będzie miało możliwość jak gdyby tutaj zacząć uczęszczać do tego przedszkola w Sędziszowej na bazie budynku szkoły, która wymagała gruntownej przebudowy, kompleksowej adaptacji do tego celu z instalacją chociażby windy i przede wszystkim dostosowania pomieszczeń dla maluchów, toalet i wszystkich innych sal, ale też oprócz przedszkola, które tam powstanie, w tej chwili jednooddziałowe, liczymy na, że 25 dzieci będzie mogło tam się pomieścić, to jeszcze poszerzamy ofertę związane właśnie z funkcjonującym żłobkiem, gdzie do tej pory było tylko 20 miejsc i kolejne 20 miejsc będą właśnie powiększone po to, żeby te dzieci, które oczekują w tej chwili w kolejce, żeby mogły spokojnie ze żłobka korzystać, tym samym, żebyśmy mogli stworzyć rodzicom szansę na to, żeby mogli sobie pracować, a dzieci oddać w bezpieczne miejsce, bo tam jest wyjątkowo przyjazne, super miejsce, dzieci się czują fantastycznie, byłem tam wielokrotnie i mogłem to sam zauważyć. Przypomnę, że na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 milionów złotych i tutaj cała kwota praktycznie, myślę, na końcowym rozliczeniu będzie tutaj, myślę, wystarczająca po to, żeby te wszystkie prace, które tam są niezbędne i dodatkowe, zostały wykonane i żeby to miejsce i ten budynek służył właśnie najmłodszym, a żłobek, przedszkole i później już szkoła to jest kolejny etap. Ważne, że tam jest spokój, cisza, nie ma tam ruchu dla dzieci. To jest też bardzo istotne, że mogą się czuć też tam bezpiecznie. Mhm. To te sprawy oświaty, ale też mamy dotacje celowe na renowacje w kościołach, w kilku kościołach gminy. Jakie to kościoły, co będzie robione tam, panie burmistrzu? Panie redaktorze, ja powiem tak, że nasz samorząd od kilkudziesięciu lat aktywnie włącza się w działalność związaną chociażby z modernizacją czy z opracowaniem projektów, prac konserwatorskich. Chodzi o to, że wiele tych zabytków i naszych szczególnie tutaj sakralnych budynków było w stanie bardzo złym. Ale są jeszcze przecież inne ważne budynki, obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków, jak chociażby nasza synagoga, czy budynek tutaj wieżowie, gdzie kiedyś nieopodal znajdował się zamek. Więc też w tej chwili przejął, co prawda, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także jest szansa, że ten budynek no, będzie wyremontowany i będzie spełniał swoje zadanie, ale mniejsze obiekty, kapliczki, różnego rodzaju obiekty, które na terenie naszej gminy się znajdują, w dużej mierze zostały zmodernizowane, zostały wyremontowane dzięki wspólnemu takiemu działaniu. My wzięliśmy na siebie ciężar pisania wniosków, starania się o środki finansowe wspólnie z parafiami, jeżeli chodzi o budynki sakralne i dzisiaj możemy się naprawdę poszczycić tym, że nasze kościoły wyglądają pięknie. W Bobowej 2 Kościół Świętej Zofii, Kościół Wszystkich Świętych w Siedliskach, Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja pięknie funkcjonuje, naprawdę to jest budynek, który był w złym stanie, wygląda dziś licznie. Kościół, który jest w szlaku architektury drewnianej w Wilczyskach, w tej chwili uzyskał najwyższe dofinansowanie, bo tam prawie kwota około 1 000 000 złotych, z tego co pamiętam. To jest drewniany piękny kościół. Drewniany piękny kościółek, gdzie ołtarze już zostały, można powiedzieć, wyremontowane i gdzie program prac został konserwatorski przeprowadzony, ale jeszcze chcemy powrócić do polichromii,
do takiej stonowanej polichromii, która kiedyś w tym kościele była, a przy okazji wykonać modernizację wnętrza tego kościoła, tak, że jak się tam będzie wchodziło, no to będzie wyjątkowy nastrój i kościoły drewniane mają coś w sobie niesamowitego. Dlatego wspieramy te działania i oczywiście w kolejnym naborze, który został ogłoszony, jeszcze nie rozstrzygnięty, też złożyliśmy wniosek na modernizację wnętrza i wykonanie prac konserwacyjnych, renowacyjnych Bobowskiej synagodze. Także to też tutaj ta historia naszej społeczności żydowskiej ma związki kilkusetletnie i też nie możemy się od tego wszystkiego odcinać, dlatego też staramy się też wspierać tutaj właśnie to dziedzictwo kulturowe. Na koniec naszej rozmowy, panie burmistrzu, zaprośmy na festiwal, międzynarodowy festiwal Koronki Klockowej, tradycyjny, znany już w tym tygodniu. No panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo serdecznie zapraszam do Bobowej już 31 sierpnia bieżącego roku o godzinie 17 w hali widowiskowo-sportowej w Bobowie rozpoczyna się już 24 Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, gdzie przyjeżdża 9 delegacji z zagranicy, ale też koronczarki z Polski. Myślę, że każdy coś będzie mógł ciekawego zobaczyć. To będzie piękna kilkudniowa impreza, która zakończy się również występem zespołu Kombi. Także tutaj właśnie będzie też prezentacja zespołu w ramach festiwalu Pogranicza Międzynarodowego. Także wszystkich zapraszam. Koronka Bobowska to jest coś wyjątkowego. To stolica Koronki Klockowej i myślę, że warto do Bobowej wtedy przyjechać, ponieważ to są wyjątkowe dni i staramy się utrzymywać to nasze wielkie dziedzictwo kulturowe, które było w jakiś sposób pielęgnowane przez pozostałe pokolenia i dlatego też organizujemy dzisiaj warsztaty, płacimy koronczarkom też, które są instruktorkami, staramy się o środki finansowe, współfinansujemy ten festiwal po to, żeby o koronce nigdy nie można było zapomnieć i żeby to piękne, te piękne wyroby mogły być prezentowane na salonach całego świata. No zapraszamy do Bobowej, tym bardziej, że przedłużony, całe rodziny, bo przedłużony weekend wakacji, dzieci też mają, więc oczywiście można zaglądać. Można, a koncert odbędzie się właśnie przy ulicy Zielonej na kompleksie rekreacyjno-sportowym, na niedawno oddanym właśnie amfiteatrze. Będzie można też zobaczyć z bliska i uczestniczyć też w pięknym koncercie. Dziękuję za rozmowę. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęca. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.